właśnie chciałam zobaczyć. Super piaseczek, fantastyczny. Jest naprawdę taki bardzo miałki, wiecie? Ja to dosłownie jak dziecko w piaskownicy. Schodzenie, muszę wam powiedzieć, że jest fantastyczne. Bombastyczne. Ojeny. Te drzwi tutaj nie są zamknięte. Tak więc zajrzymy do środka. No bardzo ładnie trafiłeś, niedźwiedź się cieszy, bo znalazł sam, bez żadnych aplikacji. On lubi takie miejsca, chłodno jest troszeczkę, jak widzicie, dlatego się musimy poubierać. Tak więc jest duża różnica temperatur. Myślę, że każdy wie, że na pustyni w nocy jest bardzo zimno, a w dzień bardzo gorąco. Marokański chlebek. On jest taki mięciutki w środku, jak widać. Nie ma soli, więc jak dla nas taki średnio smaczny, ale jest ok. Słoneczko wstało. Wyszłyśmy sobie z małą księżniczką na spacerek. No pięknie, prawda? Naprawdę piękny, naturalny gaj palmowy. Popatrzcie, co nam tutaj Bela znalazła. Dwa takie budynki. Tutaj jest obok drugi. Z tym, że ten, tak? Albo budynek gospodarczy, ale tak, tam też jest jeszcze jeden. Taka już bardziej ruinka. Albo to może być, zaraz zobaczę jeszcze w tym. Te drzwi tutaj nie są zamknięte. Tak więc zajrzymy do środka. No, tak się domyślałam. Studnia. Ciekawe, czy jest woda. Ale głęboko. Bela, nie, nie, nie podchodź. Nie podchodź, nie? Chodź, idziemy. Chodź. Chodź, muszę ją złapać, bo boję się, żeby nie wyglądała. Jest strasznie głęboko. Nie widzę wody. Nie wygląda to na używane, więc przypuszczam, że nie ma wody. Może nie o tej porze roku. Może na wiosnę tu jest. Trudno powiedzieć. Tam, tutaj jest kamień na początku, a tam potem po prostu wykute w skalę. Są tu pasy. Tak więc wygląda na to, że ktoś przynajmniej kiedyś tego używał, bo teraz nawet nie ma dachu, więc przypuszczam, że już wyschła ta studnia. Nic, pozwiedzałyśmy i wracamy do obozu. Zrobimy śniadanko i będziemy jechać dalej. Prawda? Tak? Bardzo fajna, spokojna okolica. A to jest taki drugi fajny nocleg, jak żeśmy mieli. Pierwszy to mieliśmy tam nad morzem, na tych wydmach. Takie fajne, spokojne miejsce, ale było tam trochę śmieci, więc tak, wiecie, mało przyjemnie. Natomiast tutaj, jak widzicie, zupełnie nie ma śmieci, w ogóle po prostu jednego śmiecia. No niestety, prawda jest taka, że jak nie ma ludzi, nie ma śmieci. A w miejscach, gdzie jest bliżej miast, to są śmiecie.
właśnie na skraju pustyni. Pełne hotelów, jak widać, proszę bardzo. No ładne te hotele mają. Cicho, Bela. Takie właśnie tradycyjnie budowane. Tutaj następny zaraz przed nami. Szusz. No co, no wielbłądy są. Na pustyni są wielbłądy. Piękne po prostu. Porobione. O, popatrz, piasek zasypuje drogę. I to jakby koniec. Ale weź, no chciałam tam popatrzeć. Zdjęcie sobie kurwa zrobić. Alejkum salam. How are you? Good? Yeah. Look, I will by car visit many places in the desert. We have car. With my Jeep. Your we Jeep, have car. We have as car. You can see. We're going in the dunes. We don't want I'm to go gonna in I'm not going to push it that much. No. So I have time. You go in 1 hour, 2 hours in the desert. No. Visit many places. Super. Oh, it's okay. Nomad, thank you. In the town, drinking tea. You go I'm a nomad. Yeah, well, that is all many years ago, people I have... Now we have to go to the shops. Inshallah. Okay, take your time. Thank you. Okay, thank you. Ot i cała atrakcja. Kupa piachu. No co mam powiedzieć, no jak na razie to no fajnie, ale jakoś tam mnie bardzo, wiecie, na kolana nie rzuca. Pojedziemy poszukać jakiegoś spokojniejszego miejsca, bo tutaj jeździ pełno samochodów terenowych i wozi turystów, jak zresztą żeście słyszeli na początku. Tak więc nie będziemy tutaj spać. Poszukam jakiegoś spokojniejszego miejsca, za bardzo w piach się nie będziemy pchać, ale chociaż kawałeczek. Dobra, jedziemy kupić chlebek, bo bez dwóch rzeczy niedźwiedź nie może żyć. Bez chleba i bez wina. Tak, Jezusek. Chleb i wino. Tu jajka sprzedają. A my są jakieś warzywa. Sioś. Szusz, ty też chcesz chleba? Tu jedzą. O, mięso, ale mamy mięso. Tam jest sklep. Gdzie? Po lewej. To? No tam dalej. A, ten budynek drugi. O, w tym to nawet alkohol był, któryśmy minęli. Tu wygląda na taki normalny sklep. I'm a little millionaire, I've got time and money. Time and good camel. And you want to go to Zagora? Yes, but not. We just arrived today. You don't know when that is coming. We know Matt is coming. Yeah, don't worry. Yeah. I mean, I'm not sure that camel is good for dunes, but I will manage in the sun. No, you can try because there is a way to see. Yeah, drugs. Yeah, have good luck. Thank you.
łapiemy tutaj highway, mamy po prostu autostrada, bo masz jeden pas w jedną stronę i drugi w drugą. Droga, którą żeśmy planowali jechać, jest zasypana. No szkoda, bo po prostu to też jest ok, ale chcieliśmy dojechać do takiego miejsca, gdzie jest też początek tych wydm, a tutaj po tej stronie już nie ma tego piachu, tutaj gdzie teraz jesteśmy. Jest, są tylko kamienie. Druga droga, bo tutaj nawigacja nie pokazuje nam tak super dokładnie, tak ona się trochę gubi, nie? Potem się znowu łapie i znowu się gubi. A tych dróg tutaj jest trochę, więc to jest takie trochę zgadywanie. Dookoła tej górki obejść z drugiej strony, bo tam jest twardo, a tu jest miękko. Niedźwiedź zakopał się. Ja mówiłam, że dzisiaj za punkt honoru sobie postawił, żeby się zakopać i proszę bardzo, wreszcie się udało. Niby nie jest taki głęboki ten piasek, ale wystarczy, żeby złomek się zakopał. No pewnie jakby spuścił powietrze, to może byśmy się prześmigali. O, proszę bardzo. No ale przecież nie byłoby przygody. Chodź tu. Chodź, chodź tu. Stay. No i jest. Tam sobie na tym twardszym możemy spokojnie stanąć. Istne szaleństwo. Dawaj. No Bella jest zachwycona, po prostu zachwycona. Podoba ci się? Tak? Podoba? No pewnie. Tyle piasku. Ona bardzo lubi piasek. Zobaczcie, jak drzewa są zakopane w piasku. Czyli widać, że tego piasku przedtem tu nie było.
A teraz ja tu wchodzę na taką dużą górę. O, popatrzcie tam, czubek drzewa dosłownie. Wow. I tak samo tam. To nie są krzaki, to jest zasypane drzewo. I co? Zarąbiście, nie? Tyle piachu. I co? Bring the ball. No, dawaj. Dawaj piłeczkę. No, grzeczna dziewczyna, tak? Uwaga. Nie, syć. Dzisiaj na śniadanie będziemy smażyć jajka z warzywami. Ale tak, warzyw to mi zostało tylko papryki, jak widzicie, więc zrobię te trzy kolory papryki i do tego wbijemy jajka. Takie podobne danie jedliśmy w Iranie i było super. Powiem wam jeszcze o chlebku marokańskim. Oni mają takie placki. I jedne placki są takie obsypane czymś, nie wiem. I tutaj w środku, jak widać, są takie miękkie, czy jakieś ptaszki wygryzły. I jak widzicie, on jest miękki, biały w środku. I tak to wygląda. Tutaj to ta posypka to jest tak jakby... jak te łupinki z ziarna, takie przetarte. Natomiast inne placki, te są dużo cieńsze i twarde. I te placuszki, słuchajcie, smakują nam dużo bardziej. One w środku, ja tutaj spróbuję przekroić. O. One w środku są z takiej mniej lub bardziej razowej mąki i jak widzicie, to jest takie zbite, nie? I te są naprawdę smaczne. No niestety trochę zabawy jest z tym spuszczaniem powietrza z opon, bo wprawdzie my mamy kompresor, ale właśnie ten kompresor taki samochodowy, to on nie ma takiego ciśnienia, nie? On po prostu pompuje, ale tak no powolutku. On tutaj korzysta, bierze z akumulatora, tak? Moc. I te kompresory, które są na stacjach, to one są takie, no, mają dużo mocy.
Natomiast ten kompresor, no to tak powolutku, powolutku, on dobije powietrze, ale no to trochę trwa. Niedźwiedź tam dalej pompuje te opony, a ja tutaj chciałam nastawić nawigację na kolejny punkt i tak, wiecie, chcieliśmy trochę jeszcze bardziej jakby zasmakować tej pustyni. A jak tam? Idzie. Idzie, idzie. Powoli. Do przodu. I wiecie co? Zobaczcie, co mi ta nawigacja tutaj, kurczę, pokazuje. Tak więc Google Maps w ogóle nie znalazł. To jest Maps.me i tutaj my jesteśmy w tym miejscu. Tu punkt docelowy. 500 km pokazuje mi 2 dni. Czekajcie. 2 dni, 9 godzin. Kurczę, chyba jakaś pomyłka dosłownie, prawda? Mimo, że ustawiony mam na samochód, a nie pieszo. No. Tak więc kurczę, prawie 3 dni, nie? 2 dni, 10 godzin. Nie, no jakaś kurczę porażka. I wcale się nie przestawia, bo jak tutaj dalej pokazuje 57 godzin i w ogóle. I wiecie, tutaj ta droga to już zaraz wam pokażę, ona się tu przesunę, o tak, w tą stronę. Odtąd tutaj mniej więcej do tego zakrętu to jest asfalt. Tak więc nie wiem. Nastawimy chyba na Zagora, bo po drodze jest takie miasto Zagora i tam najwyżej spróbujemy jeszcze raz ustawić tą nawigację. No piękne po prostu. No, taką Saharę, no to ja właśnie chciałam zobaczyć. Super. No spoko, udało się, nie zakopaliśmy się, po prostu już tutaj dalej jest miękki piasek i nie można jechać za daleko. Tak więc takich miejsc tutaj jest od groma i ciut, no nie? Tu leci droga tam. I później jest właśnie taki kawał takiego twardego piachu. A później już właśnie zaczyna się miękki piach i zaczynają się właśnie te wielkie góry piaskowe. Pójdziemy sobie kawałeczek. O, i jedzie jakiś jeep. Robią tu wycieczki. Oczywiście oni tymi lekkimi jeepami, wiecie, bez obciążenia i ze spuszczonym powietrzem, no to mogą sobie fruwać po takich tutaj. Oni wiedzą też, na którą wjechać, nie? To wiadomo. Więc samemu to można, jak ktoś chce łopatą pomachać. Niedźwiedź zaraz się ugotuje tutaj, bo temperatura już naprawdę rośnie. Tak, na moje oko jest około 20 stopni. Ja już się po prostu poprzebierała, bo wiem, że będzie upał za chwilę. Ale niedźwiedzie tak mają. Ja to dosłownie jak dziecko w piaskownicy. Zarąbiście normalnie. Wow. Niedźwiedź chce wracać do samochodu. Bella też już się cała zziajała. A ja strasznie chcę wejść po prostu przynajmniej na tą pierwszą wysoką tutaj wydmę. Za mną są takie właśnie wyższe, bo weszliśmy na te niższe. Strasznie chcę zobaczyć, co dalej. Ja wiem, że dalej są dalej takie same wydmy, ale po prostu idę. Nie ja jedyna chciałam tam wejść, bo widzę tutaj ślady ludzi. No i też ślady samochodów, tak więc tutaj te jeepy sobie gdzieś tu pomykały. Już tam na samą górę nie, ale tutaj, jak widzicie, rozjeżdżone. I ślady osób, co sobie jakieś dwie osoby tam szły na górę. Super piaseczek. Fantastyczny. Jest naprawdę taki bardzo miałki, wiecie? Taki drobniutki. Ładny kolor ma, nie? Mi się podoba ten kolor. Fajnie to kontrastuje z niebem. No, to jest dopiero taka mniejsza górka, a przede mną
jeszcze ta większa. Znaczy jeszcze jedna taka sama i potem jeszcze taka wielka. Kurczę, a się pewnie zjajam. Przede mną taka dziewicza górka, po której nikt nie deptał. Tak więc idę na tą górkę. Daleko już odeszłam. Nasz złomek stoi tam na początku. W ogóle go już nie widać prawie. Dobra. Idziemy. Jeden, jak tutaj pod koniec jest tak stromo. Wiecie, strasznie się obsypuje. Jest bardzo, bardzo stromo. Pokażę wam w tą stronę, że jestem dosłownie, patrzcie, widzicie? Muszę podpierać się ręką, żeby wejść na górę, bo inaczej się nie da, nogi całe się zapadają, kurczę. No, udało się. Teraz jestem na szczycie i idę samym wierzchem i ona tak się ciągnie tam i sobie idę do samego końca. Ale nadal to nie jest ta najwyższa, która jest przede mną. Już nie wiem, czy tam dam radę wejść. A, w sumie stwierdziłam, że wejdę jeszcze na tą jedną. Tutaj. Kurczę. Kawał drogi jeszcze. No, tak do 3/4 to naprawdę jest ok. Ale sama końcówka, już zobaczcie, już jestem prawie na końcówce, to jest tak stromo. Tak stromo. Tak jak tam. Strasznie. No i zapada się ten piasek. Nie wiem. O matko, jestem. Dobra. Pokazuję. No i jest pięknie. Można powiedzieć, że jesteśmy na przedmieściach Sahary. Tam dalej przede mną już tylko piach, piach, piach i piach. Tutaj na prawo jest taka kamienista pustynia, na której wczoraj byliśmy. A tutaj jest część piaszczysta. Pięknie i warto było wdrapać się na samą górę. Tu, proszę bardzo, nie ja jedyna, bo są ślady, że inni też tu włazili, a tutaj zjeżdżali na deskach. Można tu wynająć deski surfingowe i zjeżdżać po piachu. No, schodzenie, muszę wam powiedzieć, że jest fantastyczne. Bombastyczne. O jeny. Matko. Wow. No, z górki na pazurki. Bardzo fajnie. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Proszę bardzo. Polarek, kocyk. Ta-dam.